Jest napisane, że człowiek zazdrosny szybko chce dojść do bogactwa, a nie wie, że spadnie na niedostatek. Człowiek, który chce szybko coś osiągnąć i wydaje mu się, że tak go prowadzi Bóg, jest po prostu w błędzie. Chce zrobić coś szybciej, niż rzeczywiście jest to dla niego możliwe. Tak się wydaje wielu ludziom. Chcą natychmiast coś osiągnąć. Ale Jezus powiedział, ja jestem droga. I żeby dojść do życia, to trzeba tą drogą popodróżować. Jak tą drogą się nie popodróżuje, to nie nabędzie się umiejętności, aby żyć. Bo na tej drodze uczysz się żyć. Na tej drodze dowiadujesz się, w jaki sposób, wchodząc w życie, możesz realnie i zwycięsko funkcjonować. Nie wolno się bać, że coś w życiu przepadnie. W Chrystusie Jezusie, jak jesteś, nic nie ma możliwości Cię ukląć. Nic Ci nie przepadnie, jeżeli nie jesteś leniem, a napisane jest, że leń to brat szkodnika, więc nie będziesz szkodził sobie, ani nie będziesz szkodził innym. Ale nie musi iść, jeżeli spieszyłeś się, to dzisiaj powiedz, Boże, pokutuję z tego. Boże, zapomniałem, że muszę przejść kawałek drogi. Boże, zapomniałem, że muszę rozejrzeć się dookoła, jak Ezechiel, który płynął i oglądał, co tu się dzieje wokół. Powiedz to dzisiaj. Ludzie zapominają, że są ludźmi drogi, ale pierwszych chrześcijan nazywali sektą o nazwie Droga. Oni ich nazywali ludźmi drogi. Pierwsi chrześcijanie nosili taką nazwę. Nikt nie mówił o nich chrześcijanie. To było później. Najpierw mówili o nich droga. To byli ludzie drogi. Oni szli. Wiedzieli, że mają dotrzeć do końca, czyli do nieba. Oni to wiedzieli. I rozumieli, że są w drodze. Dlatego nazywali się pielgrzymami. Szli. Nie bój się iść. Przyjdź dzisiaj do Boga, więc Boże, szanuję Twoją drogę. Wiem, że na tej drodze nie tylko nie zbłądzę, ale też bardzo wiele się nauczę. Boże, ja chcę się uczyć na tej drodze. Boże, naucz mnie w tej chwili, w jaki sposób przyjmować od Ciebie wszystko to, co na tej drodze jest wokół mnie. Chcę patrzeć oczyma jak Ezechiel. Chcę dostrzegać wszystko, co jest wokół. I będę krok po kroku przesuwał się w kierunku życia. Nie bój się tak modlić i nie bój się tak myśleć. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ciebie, który jesteś wielkim, potężnym Bogiem, który dałeś nam światło na to, co jest dziś i na to, co jest jutro. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Czcimy Ciebie. Jesteś naszym Królem. Jesteś tym, który był, jest i będzie zawsze ten sam. Boże nasz. Boże nasz. Powiedz do Niego, że jest Twoim Bogiem. Że jest Twoim Bogiem. Alleluja.
umyć. Należy się umyć. Jeśli jesteś w jakiejkolwiek formie grzechu i kompromisu, to nie tracz przed Bogiem, to przeproś Go. Dajcie drugą zwrotkę, daj drugą zwrotkę. W łóżnią niebiańskiej władzy przeżywam diabła tors. Diabeł nie ma prawa torpedować ludzkiego życia, jeśli my podchodzimy poważnie do Bożych zasad. Niech diabeł nie śmieje ci się w twarz. Jeśli upadło twoje życie modlitewne, to klękaj na kolanach i przepraszaj Boga. Jeśli masz złą postawę, jesteś arogancki, to klękaj i przeproś Boga. Jeśli plotkujesz, to klękaj i przeproś Boga. Nie ma takiego uwielbienia, że my tutaj, wiecie, będziemy brykać. Nie. Nie. Duch Święty ostatnio do mnie powiedział tak. Tam, gdzie jest brud, tam nie ma mnie. I nie możemy wziąć to słowo. Tam, gdzie ksiądz się rozmnożył, tam łaska obfitowała. Nie w tym nauczaniu i nie w tym kościele. Rozumiecie? Należy się najpierw umyć. I tu chodzi o szczerą pobudę. Pobudę z perspektywy serca. Że ja w sercu swoim jestem przekonana, że tak naprawdę to nie ja przeżywam tors diabła, ale to diabeł przeżywa mój tors. Taka jest prawda o mnie. Jeśli jesteś w takim miejscu, to zanim zaczniemy dalej uwielbiać Boga, to przeproś Go za wszystko, co w twoim życiu odstaje od Jego prawdy. Za wszystko, co nie nosi znamion zwycięstwa. Duch Święty do mnie powiedział tak. Nie będziesz się modliła o ludzi, którzy nie pokutują. Nie będziesz się swoim nazwiskiem podpisywała pod ludźmi, którzy nie pokutują. Wiecie, że taki jest Bóg? Bóg jest święty. On jest święty. On jest święty. On jest święty. My wzywamy Twoje potężne imię. Może pozwalasz sobie na to, aby w Twoim umyśle gościła jakaś myśl, która utrzymuje Ciebie w stanie choroby. Wstanie lęku i utręgi. Weź nad tym dzisiaj autorytet. Ostatecznie, ostatecznie, ostatecznie powiedz diable, jesteś zmiażdżony, jesteś pokonany. Przypomnij mu, gdzie jest jego miejsce. On się ma ciebie bać, on się ma ciebie bać. On musi się usunąć wtedy, kiedy ty stawiasz swoją stopę. Dlaczego? Bo w tobie mieszka święty Bóg. Odszukaj miejsce, gdzie się położy, podejdź do nich. Odkryj jego nogi, połóż się. On ci już potem powie, co masz czynić. Tak zrób. Obmyj się i namaść. Załóż strojne szaty. A potem zejdź do niego. Nisko. Nie krzyż na wysokość. Zejdź nisko. Odkryj jego nogi. A on ci powie, co masz czynić. Dziś Bóg będzie mówił do ciebie. Tak jak nie mówił do tej pory. On będzie mówił do tych, którzy obmyci. Do tych, którzy namaszczeni. Do tych, którzy w strojnych szatach. I nie mówimy tutaj o doktrynie ducha. Ale mówimy o świętości duszy. Bo twoja dusza jest kanałem. Twoja dusza to kanał. Módl się teraz. Módl się z tego miejsca. Ojcze, uwielbiamy Cię. Uwalniamy namaszczenie, które było na ruch Twojej świętej oblubienicy. Kiedy szła i odnajdowała władza swojego Mesjasza. Ojcze, ja modlę się o namaszczenie, które było na ruch. Ojcze, teraz w imię Jezusa za każdym wróć. Za każdym wróć. Go, 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 go
wszelkim skrępowaniem, nad wszelkim skrępowaniem, nad wszelką udręką. Ja mówię do Ciebie, diabłu, puszczaj w tej chwili umysły ludzi w imię Jezusa Chrystusa. Yeah.
Thank you.
Potężny Jahwe, my wzywamy Twojego potężnego imienia.
jeśli żyjesz w jakiejkolwiek formie kompromisu, to płacz dzisiaj, to płacz, to płacz. Powiedz nie chcę, nie chcę, nie chcę. Wytocz temu wojnę, wytocz temu wojnę. Walnij diabła w tors, słowem Boga. Walnij jego w tors, walnij w każdy kompromis, w każdą formę odstępstwa od Bożych praw. Wyzwalasz dzieci swe.
musisz to zrobić. To, co powiedziałeś do mnie. Szakale la pada sakate. Potrzebuję wiary. Oto część przymierza należy na tobie. Ty wiara, on reszta. Oto przymierze wieczne zawarte w Bogu. Ty wiara, on reszta. Szabadala deset, to wszechmogący. Wszechmogący. Przywódź go teraz swoją wiarę. Powiedz, nie ruszę się z tego miejsca. Jeśli nie będę miał realnego błogosławieństwa w tej dziedzinie, ja nie ruszę się z tego miejsca nigdy. Nie ruszę się z tego miejsca. Nie odejdę sprzed twojego oblicza. Ty powiedziałeś, to teraz to zrób. Wykonaj swoją część przymierza. Wykonaj! El Shaddai! Wykonaj swoją część przymierza. Ja wykonałem. Ja wierzę w ciebie. Ja wierzę w ciebie, El Shaddai. To wykonaj teraz! Wykonaj! To jest modlitwa wiary. Szabala te stare parę sen. Przyjaciele, chciałbym, żebyśmy mogli się modlić o wszystkich ewangelistów. Rozważam temat modlitwy i chcę wam powiedzieć pewną rzecz. Macie się modlić. Macie się modlić na ulicach. Macie rozpoczynać swoje ewangelizacje od modlitwy. Takiej, żeby one niebo poruszyły. Ludzie muszą widzieć, że wam zależy na nich. To nie może być suche, to nie może być plastikowe, to nie może być kosmatyk. Trzeba się modlić. My nie nauczamy po to o gestach proroczych i o różnych rzeczach, żeby z tego robić dziwactwa i stać się dziwakiem. Nauczanie jest po to, aby je wdrożyć do swojego życia i umieć je praktykować. Marzę o tym, żeby jak będziecie rozpoczynać swoje ewangelizacje, żebyście się nie wstydzili, żebyście rozpoczynali je od modlitwy. Ojcze, nie odejdę z tego miejsca! Nie odejdę z tego placu! Przyszłam tutaj dla jednej osoby. Będę głosić do wszystkich. Ale jestem też otwarta na jedną osobę. Rozumiecie? Ludzie muszą widzieć, że my tam idziemy z miłości. My idziemy z miłości do ludzi. To nie może być plastikowe. To nie może być plastikowe. To nie może być jakieś wyuczone. Tam trzeba serce swoje włożyć. Początkiem służby dla Boga jest rozmiłowanie się w Jezusie. Nie odejdę z tego miejsca. Chcę widzieć zbawionych ludzi. To ludziom, to ewangelistom towarzyszą największe dary mocy. Chci, módl się, wołaj, aby te dary mocy manifestowały się przez twoje życie, przez twoje ręce, przez twoje usta. My nie jesteśmy zostawieni sami, jak sieroty, że mamy łupać w ogóle, wiecie. Tak w próżnię. Nie, nie. Zdecyduj, że pójdziesz tam nawet dla jednej osoby. Kiedy ja spotykam się jeden na jeden z człowiekiem, nie ma takiej opcji, żeby ten człowiek w ogóle nie zobaczył we mnie Jezusa. Ale ja kocham człowieka, jestem sługą. Spotykam się z człowiekiem i on do mnie mówi: kurczę, widzę w tobie tego Boga, o którym mówisz, ale twa jesteś normalna, normalna. Ja mówię: ty, zależy mi na tobie, zależy mi na tobie. Naprawdę poznałem Boga, on zmienił moje życie. Pasja, pasja, pasja dla Boga. Wyjdźcie, ewangeliści, będziemy na was ręce nakładać. Pytanie, czy chcecie, czy w ogóle to, co ja mówię, to trafia do was, czy chcecie, czy chcecie, czy chcecie. To trzeba chcieć, a Bóg mocy jest w was. Czyli Bóg, który może, on jest w tobie, on chce przez ciebie działać. Podejdź na razie.
Nawiedź go. Nawiedź go, Ojcze, ja modlę się. Niech ogląda znaki i cuda. Niech ogląda znaki i cuda. Władasz w jej życiu, ja związuję wszelki diabelski chęt. Odsuwam od niej ludzi przed krewą przewrotnych i złych. Stawiam straż przy Jezusa. Okrywam ją krwią Jezusa. Ja mówię krew Jezusa na jej życie, na jej dom, na jej dzieci, na jej współpracowników. Ojcze, ja chronię jej dzieło. Ja przeklinam wszelkie inne dzięki w imieniu Jezusa.
Ja napadam krew Jezusa, związuję wszelką chorobę, związuję wszelkie słowa, które były wypowiedziane. Słowa o porażce. Związuję wszelkie przekleństwa w imię Jezusa Chrystusa. Kłasy, dramacji, dobrego uszyka. Niech wszystko w tym ciele wraca do takiej formy, jak ty zaplanowałeś do tego ciała. Ja mówię pełne uzdrowienie. Pełne uzdrowienie. Koła sekra, pisam do rozu. Manifest mocy. Manifest mocy. Manifest mocy. Manifest odwagi. Manifest odwagi. Ja rozwiązuję jej życie. Wszelkie skrępowanie odchodzi w imię Jezus. Jesteś panią swojej wolności. Życie i śmierć jest w mocy języka. Uszy teraz za manifest mocy. Manifest mocy. Manifest mocy. Manifest mocy. Szema kodoro masaka ramasa. Manifest mocy. Ojcze, ja modlę się o manifest mocy. Niech czyni znaki cuda w imię Jezusa. W imię Jezusa. Niech jego oczy oglądają znaki i cuda, znaki i cuda, znaki i cuda. Homasa taramasa toloromasa, omeke taramasa toloromoso koromasa telerenemese. Związuję cię, diabłe, nie pozwalam ci działać w jego życiu. Zamknij pysk w imieniu Jezusa. Ja mówię prosta, klarowna droga. Odpocznij. Związuję chaos. Dziękuję ci za serce swój. Dziękuję ci za poświęcone życie. Uwielbiam cię za jego życie. Dziękuję ci, Ojcze, że będzie za ciebie wiarą. Uwielbiam cię. Uwielbiam cię. Koma satara asakena rewesha. 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 Koma satara asakena. Aby jej oczy oglądały owoc, który zasiada. Ojcze, ja modlę się, aby jej oczy oglądały owoc, Ojcze. Niech ona ogląda to, co zasiewa, Ojcze. Niech ogląda to, co się zasiewa. Ja mówię manifest mocy, manifest mocy, manifest mocy. Shotoromasa, manifest mocy, manifest mocy. Ojcze, ja modlę się o manifest mocy. Hotoromasa, kalara ma, ore besa, koloromo, sotoromasa, tenerebese, oromo, kotoromasa, kalaromasa. Ja dziękuję Tobie. Za znaki i cuda, ja dziękuję Tobie za znaki i cuda. Szotoroma baba sakarabasa, dolorobase, oma satarabasa. Dziękuj Bogu, dziękuj Bogu, dziękuj Bogu, dziękuj Bogu. Podnieś do Niego swój głos, powiedz: Ojcze, dziękuję Tobie, że właśnie przyjąłem, że przyjęłam. Thank you.
Ojcze, dziękuję. Zaprawiłem mnie rozwój w duchu świętym. Kochana nas seta, kiedy byś Oh,
ci będziemy.
Ciebie uwielbiam.
pod ruch reformacyjny na terenie obecnej Szwajcarii.
człowiek. Modlił się o swoją służbę. Coś ci powiem. Jako odrodzony z Bożego Ducha człowiek, przyjdź do Boga dziś i powiedz: Boże, chcę przyprowadzić do Jezusa jednego człowieka w roku i spowodować, że stanie się uczniem w tym kościele. A jak jesteś ewangelistą, to przyprowadź tylu, ilu chcesz. Nie musisz być ewangelistą, żeby powiedzieć: Boże, chcę jednego w roku. Módl się o jednego człowieka w roku, którego przyprowadzisz do Jezusa i uczynisz go uczniem w tej wspólnocie. A jak jesteś ewangelistą, to powiedz: Boże, ja chcę przyprowadzać jednego człowieka w miesiącu, a potem zacznij wierzyć o jednego człowieka w tygodniu. A potem zacznij wierzyć o jednego człowieka każdego dnia. Tak, zacznij wierzyć progresywnie, jak ten człowiek, o którym ci powiedziałem. Jak ten misjonarz. Zrób tak. Zrób tak. Zobaczysz, co się będzie działo. Bóg to współpracownik twojej wiary. Współpracownik. Nie mów: Boże, chcę przyprowadzić jednego do Jezusa. Nie, powiedz: chcę przyprowadzić jednego do Jezusa, uczynić go uczniem i pozostawić w tej wspólnocie, aby przyprowadzał następnych do Jezusa. Publiczne ewangelizacje to siew. Siew. Nie zbiór. To siew. Największe efekty, jeśli chodzi o zbiór, osiągniesz przez indywidualne głoszenie człowiekowi twarzą w twarz, prezentując Bożą moc w sposób bezpośredni, twarzą w twarz. Twarzą w twarz. Płaczę, jak niektórzy z was składacie mi świadectwa, że podchodzicie do ludzi, proponujecie im uzdrowienia, bez względu na to, co się z nimi dzieje. Prowadzicie ich do Jezusa. Idźcie krok dalej. Przyprowadzajcie ludzi do kościoła. Nie róbcie filtrów. Mnie uczono głosić tak. Głoś zbawienie przez łaskę. Głoś przyjęcie przez wiarę. Głoś opamiętanie przez indywidualną pokutę. I głoś życie w kościele. I to był jeden pakiet. Jeden pakiet. Tak mnie uczono głosić Ewangelię. Jak przyprowadziłem kogoś do Jezusa i ktoś nie chciał przychodzić do kościoła, a chciał mieć ze mną relację, to mówiłem: przyjdź do kościoła, to z tobą porozmawiam. Ale chciałbym teraz przez telefon. Nie. Przyjdź do kościoła. Jak cię przyprowadziłem twarzą w twarz, tak twarzą w twarz będę z tobą rozmawiał w kościele. Amen. Nie zostawiajcie ludzi w miejscach, w których są. Nie kłóćcie się na to, że ogłosicie im Ewangelię i zostawicie ich w kościele katolickim. Nie kłóćcie się na to. Nie mówcie do ludzi: ważne, żebyś poszedł do nieba. Nie mówcie tak do ludzi. To nie jest ruch apostolski. Tak nie działa apostolstwo. Tak nie działa apostolstwo. Tak działa ekumenia. Rozumiecie? Zbawienie przez łaskę, przyjęcie przez wiarę, opamiętanie przez indywidualną pokutę i życie w kościele do końca życia.
apostolstwo. To robił apostoł Paweł. Na ulicach mamy siać. Wspierać mamy w indywidualnych rozmowach, w indywidualnych przekazach, w indywidualnych kontaktach. Mamy tam manifestować Bożą moc. Uzdrawiać z chorób. Wypędzać z ludzi demony. Mówić: człowieku, położę na ciebie ręce, a zmienią się twoje sytuacje finansowe, rodzinne, różne. A potem powiesz do niego tak: jutro do ciebie zadzwonię. Ja do ciebie jutro zadzwonię, nie ty do mnie. Ja do ciebie zadzwonię. I umówimy się na spotkanie w kościele. Kiedy on powie: ale ja jestem w kościele katolickim, to ty powiesz do niego: to nie jest żaden kościół, to banda zbirów. Tu jest kościół. Tak się głosi Ewangelię w tym kraju. I jesteś zbawiony, a teraz do kościoła. Do kościoła. Kiedy będzie chciał przychodzić na grupę domową, a nie będzie chciał przychodzić do kościoła, to go nie wpuść. I powiedz mu przez drzwi: do kościoła. A jak cię będzie coś drapać w środku, to jest humanizm wtedy. Rozumiecie to? To jest apostolstwo. Apostolstwo. Kompletna obsługa z nieba. Bóg stworzył Kościół. A jak będzie ci mówił: ja już jestem Kościołem, bo się narodziłem z Bożego Ducha, to powiedz do niego: będziesz Kościołem, jak tu przyjdziesz. Wiecie, dlaczego tak trzeba mówić do ludzi? Bo demoniczne siły religii, humanizmu chcą odciągać ludzi od wzrostu. Jak diabeł nie może stanąć na drodze nawrócenia, to stanie na drodze wzrostu. I taki człowiek nie rozwinie się i nie stanie się skuteczny w królestwie. Będzie kolejnym nikim, chodzącym po ziemi, a później pójdzie do nieba. I zgadnijcie, komu będziemy musieli się z tego tłumaczyć później. Tam, w naszym domu, będziemy się musieli z tego wytłumaczyć. Boże, ja wywyższam Cię. Boże, który dałeś nam łaskę i apostolstwo, który wskazałeś nam kierunek, który pokazałeś nam, w jaki sposób mamy funkcjonować i żyć. Czcimy Ciebie.